Paweł, serdeczne gratulacje, bardzo ciężka walka, ale wymęczyłeś to zwycięstwo. Dziękuję bardzo, no tak rozmawialiśmy po półrocznej przerwie, jednak trochę zardzewiałem, oczywiście trenowałem jak wiesz, ale to nie jest to samo. Przeciwnik zmienił się tak naprawdę wczoraj w nocy, bo o 23 dla mnie i dla Tomka przyjechali, ale myślę, że wiedzieli o tym wcześniej, dlatego że no naprawdę był lepszy niż ten, który miał przyjechać i bardzo się z tego cieszę, rzeczywiście wymęczyłem to zwycięstwo, wygrałem sercem, ale muszę popracować nad błędami, bardzo się cieszę, że złamałem tą złą pasę i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, coraz częściej będę walczył, następna walka w grudniu już z lepszym przeciwnikiem jeszcze i idę do przodu, dopóki będę mógł. Greg zrobił uwagę, bo miał, wydawał się większy od ciebie. Zrobił, miał 80 kg i 600 gram, ja miałem 79,9, jestem profesjonalistą, 100 gram zapasu. Zrobił, no był troszeczkę większy, ale szacunek, że przyjechał i myślę, że się gdzieś przygotowywał na pewno, bo do ostatniej rundy był niebezpieczny. Paweł, ty często wolno wchodzisz w walkę. Teraz miałem wrażenie, że w tej pierwszej rundzie rzuciłeś się troszkę na niego, ale było mimo wszystko ciężko złapać ten rytm. Tak, Tariel nastawiał mnie tak, że ja muszę walczyć, bo moją domeną jest ofensywa, ale bardziej się widzę w pięciorundowych walkach, bo wtedy łamię ich bardziej w czwartej, piątej rundzie. Ciężko mi było wejść w walce, był dobrze nastawiony, kontrował mnie dosyć mocnymi uderzeniami z ręki. Nie spodziewałem się, że będą takie mocne. No i nie kopałem w ogóle midli, nie dlatego, że trenuję z bokserem, tylko dlatego, że niewygodnie mi było w niego kopać. Czułem, że wchodzi mi low kick i trochę go to osłabiło na nogach, także no cieszę się, że udało się. W pierwszej rundzie weszło mi kilka takich overhandów bitych z góry. Zaskakiwałeś te ciosy? Mam mocną głowę, jak widziałeś w Glory, jak walczyłem, to Abraham nie mógł mnie znokautować. Cieszę się z tego, ale wiem, że to nie jest też wieczne. I muszę popracować, no, żeby atakować cały czas i wygrywać w trochę lepszy sposób. Niemniej jednak, tak jak mówię, cieszę się z wygranej. Na błędy przyjdzie, praca nad błędami przyjdzie czas, a ja złamałem złą pasę, wracam z nową ekipą i będę coraz lepszy. Wiadomo już teraz twoją kolejną walką? Tak, w grudniu, 3 grudnia będę walczył znowu u Tomka Makowskiego w nowej soli i przeciwnik będzie z tego, co teraz negocjujemy. Nie chciałem wcześniej jeszcze za bardzo tego przybijać, ale będzie naprawdę klasowy. No i na koniec, spodziewasz się zyska w każdej chwili? Wody jeszcze nie odeszły? Cały czas czekam. Cieszę się, że dzisiaj to się nie stało, bo ja wygrałem swoją walkę i żona też wygra. Jadę do domu, zaraz uciekam po tą kawalce i czekamy, bo może być w każdej chwili. No to czekamy teraz na walkę twojego dziedzicia, powodzenia. Widzimy się na Pępkowym.